Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie już drugi Star Power do B, który nazywa się Miodowy Płaszcz i dzięki któremu moja postać stanie się tak naprawdę niezniszczalna. Zanim przejdziemy do testowania nowego Star Powera, chciałem was poinformować, że już 19 stycznia o godzinie 10 będziecie mogli się ze mną spotkać w sali zabaw Fikołki w Galerii Północnej w Warszawie. Tam będę organizował dla was m.in. turniej w grę Brawl Stars. Jeżeli jesteście zainteresowani takim oto wydarzeniem, wbijcie teraz pierwszy link w opisie tego filmu. Sprawdźmy teraz, co daje nam nowy Star Power, Miodowy Płaszcz. B unika pewnej klęski, zachowując jeden punkt życia i tymczasową osłonę. Moc powraca po tym, jak B zostanie pokonana. Wow! Z tego co rozumiem, ten Star Power działa w ten sposób, że jeżeli dostaniemy taką petardę, na przykład od Piperki za 4000 i zabierze nam całe życie, to zawsze na naszym koncie pozostanie jeden punkt życia, dzięki czemu będziemy mogli dalej kontynuować rozgrywkę. Mega kozacki Star Power. Jak widzicie, mamy jeszcze do kupienia tutaj mega boxa, więc moi kochani, nie zapomnijcie strzelić jeszcze łapeczki w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych testów Star Powerów, oczywiście na moim kanale, bo się pojawiają takie odcinki regularnie. 452 golda, pozostałe bonusy 7 biletów. No, to niestety nam zabrakło. Otwieramy kolejnego mega boxa. Dobra, jest tutaj za 80 gemów. Brakuje nam gemów! Halo, dobra, dokupmy coś. Okej, gemy za 5 dyszek doładowane. Fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym filmem chociaż te 10 tysięcy łapek. Byłaby to dla mnie taka rekompensata za wydawanie pieniążków. I otwieramy kolejnego mega boxa, moi drodzy. A w nim 536 golda. No i jeden bilet. Ile tylko? Skandal. Dobra, jeszcze jeden megabox. Otwieramy. Może coś ciekawego wypadnie. Nic. 400 golda, no i bonusik. Okej, mamy 2000 golda. Mam też tutaj skrzynki wyboostowane, ale na razie ich nie otwieram. Zostawię sobie je na lepszą okazję, że tak powiem. Miodowy płaszcz. Mamy to, moi drodzy, mamy to. Pięknie. Wczoraj się w ogóle resetował sezonik. Okej, wybieramy nowy Star Power. Odblokujmy sobie wydarzenia. I zagrajemy jakąś gierkę. Jaka jest mapa? O, dosyć ciekawa. Let's go! Okej, moi kochani, lecimy z gierką. Jakiś Daryl już chce mnie podjechać, z tego co widzę. Ej, kościół, raz dostałeś. Drugi raz dostałeś. Trzeci raz dostałeś. Ty chyba chcesz dostać czwarty, co? Byku. Hop! Hop! Nie! Jeden HP! Patrzcie, co się stało! Jaki fart! Miałem osłonę i miałem 1 HP przez cały czas. Ja bym normalnie padł, ale dzięki temu Star Powerowi, tak jak powiedziałem na początku odcinka, prawie jestem niezniszczalny. Wow, to jest po prostu niesamowite. Coś mi się wydaje, że chyba będę B wbijał na 1000 puszek. Coś mi się wydaje, moi drodzy. No, ale zostawcie łapeczki w górę i ja się zastanowię. Może jak znajdę więcej czasu, to postaram się ją wbić. Wow, wow! No i właśnie, tak się kończy cwaniakowanie. Ale nie zrażajmy się, moi kochani, tą porażką. To była pierwsza gierka. Wiemy, jak ten Star Power już działa, więc... Powiem wam, że jest naprawdę mega ciekawym Star Powerem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo na razie tylko go sobie tak przetestowaliśmy. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w krytycznych takich naprawdę już sytuacjach. Tu mamy El Primo, którego... Nie no, muszę coś trafić. Muszę coś trafić, żeby mieć tego drugiego puncha silniejszego. No idzie ten El Primo. Nie ma go tu. Czy jest? Nie, oni gdzieś tutaj walczą ze sobą. Kurde, ten Daryl wszystko ściąga. Halo, nie może tak być, ten Daryl tutaj nam czyści środeczek, tak? No i ja dziękuję. Dobra, dostał. Nie dostał. No i najgorzej, bo już nie mam pszczółki. A tak zawsze z tamtym pierwszym Star Powerem miałem drugą pszczółkę załadowaną ewentualnie. Dobra, bomba, bomba, bomba. On nie wie, że mam Star Power, nie wie, że mam Star Power. I patrzcie. Takiego Daryla sobie robię jak chcę, jak dziecko. I gościu jest teraz w szoku, że Farel ma ten Star Power. Spowalniamy ult, bomba i bomba. Śpi. Do widzenia, pani. Karl. To będzie łatwy strzał. Dobra. Zwalniamy bomba. Zmieściłem. Zmieściłem to, ale mnie Shelly podjechała. Kurczę, nie widziałem jej. Ojejku. Które miejsce? Plus 2, no dobra, lecimy dalej. No nic, moi drodzy, lecimy dalej. Dwie porażki na początku, no ale spokojnie, teraz zrobimy sobie winka na lajciku. Wiemy, jak już ten Star Power dokładnie działa. Mam przez chwilę jeszcze osłonkę, czyli jestem totalnie niezniszczalny. Więc, no, możemy też zaryzykować w trudnych sytuacjach, jakiegoś bula podjechać. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na razie zbierzmy sobie cuby, bo cuby dla nas są tutaj mega ważne. Dostanie Leon, dostał. El Primo dostanie, dostał.
Dobra, uciekł. Kurczę, Shelly. Raz. Dobra, 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 skupmy się teraz. Co tutaj zrobi? Tam Nita pogoniła. Tutaj tą skrzynkę pootwieram delikatnie. Kurczę, Tom, otwieraj. A co za głupi Leon. Jeszcze mnie trafia. On nie chce, żebym tego Power Cubesa zebrał. Ale dobra, Shelly go wypuszyła. Kroję to, jelo ci byku. Dobra, El Primo przyjął. Ach, zabrał mi tego Cube'a, o niego walczyłem, wariacie. Dobra, spowalniamy go i teraz Nitą w ogień krzyżowy. Tak jest, dobrze, leży. Spowalniamy Nitkę, tak jest. Jeszcze Franka, tak jest. Spowalnianko, Frank. Zestunował mnie, ale... Dobra, porobieni, cofamy się. Wow. Piękna akcja tam była. Zagrana, dobra, poczekajmy teraz. Tutaj Leon się na mnie czai. Muszę mieć naładowane ammo, dobra, mam. Bomba. Dostał. Wow, lekki lag, nie może być tutaj lagów w tym momencie. 4 zadymiarze do końca. Nie wiem, gdzie ten Leoś. Kurczę, najgorzej. Tu za ścianą stoi, 100% tutaj za ścianą stoi. No teraz to ona była w szoku, że to przyjęła, co? No się cofnę jednak tutaj. Leon u góry. To są lecznicze grzybki jeszcze na tej mapie, kozak. Dobra, Leon ucieka gdzieś tam w burzę. Nie wiem, o co chodzi. Zwolnię go jakoś, może. Daryl, raz, uciekł. Leży. Bomba, zwalniam. I porobieni, widzieliście? Piękny meczyk. Nie wiem, ile miałem fragów. Z pewnością sporo. Zostawcie łapeczkę w górę, bo to naprawdę był spoko meczek. Skoro tak fajnie nam poszło w tamtym meczu, zagrajmy sobie jeszcze raz. Może jakieś fenomenalne zwycięstwo zrobimy. Uda nam się ugrać w jakąś fajną gierkę. Dobra, rozwalamy tą skrzyneczkę. Tu jest Daryl, nie, Shelka. Raz. Nie będę jej bił, wolę sobie rozwalić skrzyneczkę. Szybciej, tak jest. Ona dostanie. Aj! Unik zrobiła, cwaniara. Rosie, bomba. Shelly, spowolnienie, bomba. Bomba. Co czyszczę? Nie mam pytań, wariaty. Leży. Jak to się stało, że ja jeszcze to zmieściłem? Czy wy to widzieliście? Przecież to było przecudowne zagranie ze strony Farela. Aj, tutaj ktoś jest w krzakach, 100%. Dobra, tym kruczkiem tam się opanuj, wariacie. Poczekajmy, niech mi się życie zresetuje. No, myśli, że tym krukiem mi coś zrobi. Wow, nie trafiłem go, chodź tu, Leon. Chodź tu, Leoś. Kruk. Ale blind shot tam ładny poszedł. Poczekajmy. Ten kruk może wykorzystać sytuację i wskoczyć na mnie. No i co, gościu? Bomba. 6000. Bomba. Zwalniam go. 6000. I do widzenia. Ja chyba zabiłem wszystkich w tej rundzie. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że chyba zabiłem wszystkich. Możecie policzyć i mi napisać. Wow. Wow, naprawdę B jest jedną z mocniejszych postaci. Przecież ona sobie teraz tak, bula na blisko, tak robi, bo to nie ma problemu. Albo go spowolni, albo będzie miała ewentualnie 1 HP, jak ją podjedzie. No, coś cudownego, jeżeli macie możliwość maksowania postaci, to maksujcie B, naprawdę. Zagrajmy sobie jeszcze raz moją kochanieńką B, ponieważ nie mogę się nią nagrać. Wow, ile mamy skrzynek? 3 po drodze, dobra, na ile strzałów? 2... 3, 4, 5, ojejku, 6. To dalej jest sporo. To dalej jest sporo na 6 strzałów. Raz. Ale jak już kogoś trafimy, no to wiadomo, nasz damage jest dwukrotnie większy i ta skrzynka prawdopodobnie pójdzie wtedy na 6, na 3 hity chyba. Dobra, dużo Leonów. Ojeju, to będzie mi mega przeszkadzało w tej grze. Dobra, Shelly, nie chcę spalić strzału. Bo mam ten mocniejszy strzał. Patrz, zmieszczę. Trafiłem jeszcze ją. Leżysz. Leżysz i nie wierzysz, byku.
Fajnie, że bi można podjeżdżać inne postacie. Patrz, dostała! Piękny strzał. Czy ja tutaj gdzieś to zmieszczę? Nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem, gdzie ona jest. A nie chcę palić tego złotego strzału. W sumie musiałbym sprawdzić te krzaki. Tak, była tam. Była tam wariatka. Dostała raz. Poproszę grzybka, dziękuję. Dostanie dwa. Nie, miss. Spowolnionko. Nie, trafiłem. Spowolnienia. Raz, dwa. I Shelly jest w szoku. I Shelly jest w szoku. Dosłownie była w szoku. Zostało jeden HP i teraz jak ktoś nie ma pojęcia... Au! Jak ktoś nie ma pojęcia o Star Powerach, to mówi: kurde, jedno HP jej zostało! O Jezu! No ale... ale niestety tak nie jest, byku. Nie chcę go podjeżdżać. Poczekajmy, on tak ma jednego cuba, więc to nie jest w ogóle żaden wynik na chwilę obecną. Postaram się go trafić. Dostał. Okej, okay, mamy pszczółkę naładowaną. Dwa daryle zostały i ktoś jeszcze. Tym ktośiem, kto jest? O, Leon! No i właśnie mnie porobił. Ach, te Leony, ach, te Leony. Także moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał pod więcej. Tutaj macie kolejne odcinki, które musicie koniecznie obejrzeć. Dajcie znać w komentarzu, czy już macie odblokowany ten Star Power Dobby. Moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjny. Ja już dziękuję dzisiaj wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, cześć!